No więc ja w ogóle nie chciałem zostać reżyserem. Chciałem zostać malarzem. Stało się to dlatego, że do mojej ciotki Heleny przychodził stary malarz. Cudowny pan, którego wspominam z miłością właściwie. I on opowiadał mi o malarstwie. Opowiadał o Modigliani, jak on malował piękne, gołe modelki, jak one go kochały. To ja też chciałem tak. Też chciałem mieć te gołe modelki i żeby mnie kochały. Z tym malarstwem nie bardzo wyszło, bo co prawda poszedłem do liceum sztuk plastycznych, ale zorientowałem się, że moje obrazy są takie szaro-bure, że nie potrafię operować kolorem. A to z powodu miasta, w którym mieszkałem. Potwornie zadymionego, ponurego, robotniczego miasta. Nie wiedziałem, co robić. Mój brat zdał do szkoły filmowej, na wydział operatorski. I nagle w naszym domu pojawili się jego koledzy, jakieś barwne rajskie ptaki, Polański, Skolimowski i tak dalej. Z pięknymi dziewczynami, może z lepszymi nawet niż Modigliani miał. No ale przyjęli mnie. Byłem za młody jeszcze, żeby zrozumieć, o co chodzi tak naprawdę. Wszyscy koledzy byli starsi, czułem się taki trochę zagubiony. A trzeba było śmiało szyć. No ale na początku szło mi kiepsko. Z trudem przebrnąłem przez pierwszy rok. Chociaż miałem takie przekonanie, które dawało przyjęcie do tej szkoły, że jeżeli ja zostałem wybrany stylu, to znaczy, że jest dobrze, że mogę coś... No, że mam talent, cholera. Tylko trzeba było to udowodnić. Mój film nie bardzo się udał, ponieważ jak wjeżdżałem na plan, to zerwała się wichura i jak dojechaliśmy na miejsce, w którym mieliśmy kręcić, okazało się, że wichura połamała dekoracje starannie zrobione. Dalej próbowaliśmy coś kręcić, ale operator równie niedoświadczony jak ja, bo z pierwszego roku również, jednak wsadził kasetę dwa razy tą samą do kamery i w rezultacie uzyskaliśmy podwójny obraz. Nic z tego nie wyszło. Żeby mnie nie wyrzucili, bo to próbny rok, jakoś się ratowałem i zrobiłem animowany film. Nie lubiłem szkoły w ogóle. Ani podstawówki, ani liceum sztuk plastycznych, ani filmowej tak naprawdę. Lubiłem się bawić, lubiłem towarzystwo, lubiłem hulanki, lubiłem awantury, lubiłem się bić. Tu się muszę przyznać, że jestem leniem patentowanym. Interesuje mnie właściwie wszystko dookoła, film najmniej. Lubię ludzi, lubię słuchać, co mówią, lubię obserwować, jak wyglądają, lubię, nie wiem co, wszystko, naturę, jak się słońce załamuje na liściach, jak pada deszcz, jak pada śnieg. We wszystkim staram się znaleźć taką przyjemność życia, żeby to życie było nie beznadziejne, tylko przyjemne. Na dodatek nie wiem, dlaczego lubię, jak ludzie się śmieją. I sam się bardzo lubię śmiać. Postanowiłem robić komedię w związku z tym. Wpadłem, bo komedia jest bardzo trudnym gatunkiem, bardzo precyzyjnym. To jest tak jak szwajcarski zegarek, wszystko musi być doskonale zakomponowane, bo to samo bez pauzy nie będzie śmieszne, z malutką pauzą będzie śmieszne, za długą pauzą będzie nudne i tak dalej, i tak dalej. No i nakręciłem parę komedii, które dzisiaj się nazywają kultowe. Wracając do życiorysu, który muszę powiedzieć, bo o to mnie proszono, to chcę dalej opowiedzieć o moich przygodach w szkole filmowej. Otóż mieliśmy wspaniałych profesorów. Naprawdę byli to wielcy, wykształceni panowie, erudyci. Był profesor, który uczył nas zupełnie dziwacznej teorii filmu, mianowicie stworzył wzór na film. To zdaje się, ten wzór był mniej więcej taki, że naeksponowana taśma filmowa plus czas równa się dzieło. Dużo nauczył mnie mój opiekun, taki profesor Chmielewski. Ja zrobiłem jakąś etiudę filmową i starałem się bardzo. Montowałem i tak montowałem ambitnie, nowocześnie, ostre przejścia z czerni w biel,
kierunki i tak dalej. Pokazałem mu to z dumą, on się tak skrzywił. Skrzywił się, posiedział chwilę. Ja oczekiwałem komplementu, a on mówi tak, no dobra, ale czy on ją kocha, czy nie? Wtedy myślałem, że jest niewrażliwym idiotą. Później zrozumiałem, że miał 100% racji, że w filmie właśnie o to chodzi, czy on ją kocha, czy nie. Miałem bardzo interesujących kolegów, wielu z nich zrobiło potem wielkie kariery, a wielu nie, bo to tak dziwnie się składa, że ktoś, kto może być prymusem w szkole, później ginie, jakoś coś się z nim dzieje i nigdy żadnego filmu nie zrobił. A różni cisi i spokojni na studiach, którzy się nie rzucali w oczy, tak na przykład Kieślowski, okazuje się, że wypracowują sobie powoli taką pozycję no, mistrza. Dosyć z tą młodością. Przejdźmy do tego, co jest dzisiaj, albo i nie, albo cofnijmy się znowu w czasie. Ciekawi mnie, jakby się układała moja twórczość i życie, gdybym mieszkał w innym kraju, ale mieszkam w Polsce. A w Polsce, szczególnie jeśli chodzi o malarstwo i film, ważne jest to o czym, a nieważne jest jak. Ja niestety uważam całkiem inaczej, że nie jest ważne o czym, tylko ważne jak. Mnie interesuje film sam w sobie, czy jest dobrze zrobiony, czy to jest to się układa ładnie, czy to płynie, czy to mnie pociąga, czy to mnie pochłania, obojętnie jaki temat. Zacząłem tak naprawdę robić to, co widziałem dookoła i cała grupa zresztą moich kolegów wtedy zniechęconych oficjalną produkcją filmową, taką wylizaną, gładką, upiękniającą tą szarą, socjalistyczną rzeczywistość, nas odrzucała od siebie ta produkcja i postanowiliśmy kręcić to, co znamy, to, co widzimy. To, co przeżywaliśmy. No tak powstały Dziewczyny do wzięcia. Sam podrywałem takie dziewczyny mniej więcej w taki sam nieudolny sposób na początku. I o tym zrobiłem film. Ten film i inne moich kolegów podobne spotkały się z bardzo nieprzyjemnym przyjęciem przez czynniki oficjalne i również przez ludzi kulturalnych, którzy oceniali te filmy, ponieważ oni nazywali je, że to jest jakaś manifestacja szpetoty i brzydoty, że przeczerniamy rzeczywistość. W związku z czym przez pewien czas dawano nam robić te filmy, potem to się ucięło i potem musieliśmy już zupełnie inaczej myśleć, żeby zrobić film. Tak właśnie było. Pauza. No tak się zrobiło, że jeżeli postawię kamerę po prostu i nakręcę coś po prostu, bez żadnych udziwnień, bez żadnych cudów, to w zestawieniu z tą produkcją, która zalewa nas z każdego kanału telewizyjnego i z ekranu, jest taka śliczna, pastelowa, wyczyszczona, wypieszczona, ten obrazek, który ja uzyskam, będzie dramatycznie straszny, chociaż nie było to moim zamiarem. Więc też się w tym jakoś pogubiłem. I teraz sobie taką pauzę filmową zrobiłem. Żyję fajnie, mam psy, ogród i piszę. I napisałem parę scenariuszy filmowych. Nawet specjalnie nie zabiegałem, żeby je zrobić. Może zacznę. A w tej chwili piszę scenariusz, którego bohaterem jest pies. Znowu wracając do młodości. Kiedy ja byłem młody, młodzież była zupełnie różna od dzisiejszej. Przy całej pokraczności tamtego systemu był to jednak czas, w którym tak, nie było wojny, był pokój. Pieniądz nie odgrywał najmniejszej roli, ponieważ nikt go nie miał i żeby błysnąć, nie wystarczyło sobie, nie można było sobie kupić samochodu czy jakichś eleganckich butów i tak dalej. Tylko trzeba było się wysilić intelektualnie, być dowcipnym, być mądrym. Ja za swoje stypendium przepijałem natychmiast z kolegami w najbliższej restauracji.
A następnego dnia przepijał mój kolega, a następnego dnia kolega mojego kolegi i tak sobie wesoło żyliśmy. Nie mieliśmy żadnego lęku o przyszłość, bo to było oczywiste, jeżeli kończy się szkołę filmową, to się będzie robiło filmy prawdopodobnie w przyszłości. Nie było AIDS-a. Była rewolucja seksualno-obyczajowa, no raj dla młodzieży. I było jeszcze takie marzenie, że gdzieś na świecie, na zachodzie istnieje wolność i to wygląda tak, że mężczyźni w koszulach hawajskich jadą pięknymi kabrioletami opaleni i uśmiechają się białymi zębami, a kobiety w kostiumach bikini kręcą biodrami i wszyscy piją Coca-Colę. Ja w ogóle chciał się dopiero urodzić teraz, bo wydaje mi się, że te czasy zaczynają być dopiero ciekawe i bardzo wam zazdroszczę i tych sportów, które będziecie mieli dla nas jeszcze nieosiągalnych i tych zabaw. Nie wiem, życzę wam jak najlepiej. Jednego żałuję, jednego teraz, właśnie niczego nie żałuję. Skąd miałem fantastyczne życie, fantastyczne przyjaciółki, cudowne żony, fajne dzieci, zabawiłem się, piłem, szalałem. Oby tak dalej. Jednego żałuję, że nie zaangażowałem do tej pory do filmu pana Józia, który mnie o to kręci. Do tego doszło. Role się odwróciły. Dziękuję Józiu.